Witajcie w moim kolejnym filmie, z tej strony Natalia Trojan i mam przyjemność powitać Was w pierwszym filmie z tej serii, czyli w ulubieńcach. Ze względu na to, że nie było ulubieńców stycznia, stwierdziłam, że zrobię ulubieńców stycznia i lutego, żeby po prostu nie pomijać tego miesiąca, a tak naprawdę w styczniu i lutym używałam praktycznie tych samych produktów, więc będzie i styczeń, i luty. Nie przedłużając, przechodzimy do pielęgnacji. I pierwszy produkt, który po prostu rozkochał mnie w sobie totalnie, to pianka do mycia twarzy z Origins. To co kojarzę, ta pianka ma teraz inne opakowanie, ale podam Wam dokładną nazwę, jest to Cheeks and Balance Frotty Face Wash. I ta pianka jest po prostu genialna, domywa po prostu skórę ze wszystkich brudów i zanieczyszczeń, jakie mamy, a przy tym w ogóle nie wysusza. I to, co najbardziej rozkochało mnie w sobie w tej piance, to fakt, że ona jako jedyna w ogóle rzecz, jakiej kiedykolwiek w życiu używałam, zwalczyła moje wągry na nosie. Naprawdę po prostu doczyściła je całkowicie, mimo że wszystko, czego wcześniej używałam, czyli jakichś plastrów, parówki robiłam i w ogóle wszystkie jakieś inne maski wyciągające wągry i tak dalej, nic nie działało. A to naprawdę ta pianka doczyściła po prostu tak świetnie skórę, że praktycznie teraz w ogóle nie mam wągrów na nosie. Także naprawdę warto się zainteresować tym produktem, bo to jest jedyny w ogóle żel taki do mycia twarzy, jaki miałam, który dawał takie po prostu naoczne efekty, że rzeczywiście patrzymy w lustro i wow, rzeczywiście jest zmiana. Do tego ten produkt jest niesamowicie wydajny, więc nawet nie musicie sobie kupować tej większej pojemności, tak jak ja mam. Tylko możecie zacząć właśnie od tej mniejszej, podróżnej. Ona chyba kosztuje 39 zł, więc naprawdę no polecam Wam z całego serca. I myślę, że ona będzie się nadawać raczej do każdego typu skóry, może nie do jakiejś tam wrażliwej bardzo, ale naprawdę jest rewelacyjna. I kolejne dwa produkty, które bardzo mi się sprawdziły, to kremy z La Roche-Posay. Pierwszy to jest Effaclar Duo Plus. I ten krem jest po prostu rewelacyjny, świetnie wyleczył mi wszystkie zmiany trądzikowe, jakie miałam, ale też bardzo rozjaśnił mi przebarwienia, które powstały wskutek właśnie tych zmian. Naprawdę ten krem jest rewelacyjny, już po jednym użyciu widziałam efekty, a do tego w ogóle nie wysusza skóry, mimo że ma działanie takie antytrądzikowe. Jest naprawdę świetny i jeżeli macie jakieś problemy ze skórą, ale przy tym wasza skóra jest wysuszona, to naprawdę warto zainteresować się tym kremem. A drugi krem to jest Nutric Intense. I ten krem właśnie kupiłam po to, żeby odżywić moją skórę i on naprawdę bardzo, bardzo nawilżył mi skórę, nawodnił, odbudował pasz lipidowy, zlikwidował wszystkie suche skórki, które miałam na twarzy. Naprawdę jest rewelacyjny, do tego bardzo dobrze mi się sprawdzał pod makijaż, mimo tego, że jest no, intensywny, jak sama nazwa wskazuje, ale naprawdę jest świetny i no, naprawdę warto się zainteresować i jednym, i drugim kremem. I kolejny produkt to lanolina z ziai. Myślę, że już wszystkim znana i bardzo lubiana. I oprócz tego, że używałam jej na usta, jak chyba większość osób, to świetnie mi się właśnie sprawdziła też na nos jako maść na nos, ponieważ no ostatnio miałam i mam w sumie dalej mega katar, co możecie oczywiście usłyszeć też po moim głosie trochę zmienionym. I no niestety wskutek tego no moja skóra na nosie trochę ucierpiała i była bardzo podrażniona, wysuszona i w ogóle. I ta maść świetnie mi się sprawdziła właśnie do odżywienia tych okolic. Bardzo mocno właśnie nawilżyła mi skórę, te podrażnienia od razu zostały załagodzone i naprawdę ta maść kosztuje chyba 12 zł, ona w ogóle się nie kończy, jest mega wydajna. Naprawdę moim zdaniem ta cena aż jest za niska jak na to, jaki ten produkt jest dobry, więc no kupujcie po prostu, bo jest rewelacyjna. I kolejna rzecz to odżywka do włosów z Nivea. To jest Color Care and Protect. Jest to maska do włosów farbowanych. Ja wcześniej używałam tej Long Care and Repair, ale ona właśnie jest bardziej przeznaczona do długich włosów i teraz jak mam krótsze włosy, to ona była dla mnie trochę za mocna. Więc jeżeli macie dłuższe włosy, to możecie spokojnie używać tamtej, a jeżeli macie krótsze, no i farbowane tak jak ja, to radzę Wam się właśnie zainteresować tą, bo jest troszeczkę lżejsza. Pachnie po prostu przepięknie, świetnie nawilża włosy, włosy się rozczesują po niej po prostu jak marzenie. To czy przedłuża trwałość koloru, no to nie wiem, raczej ciężko jest mi to ocenić, ale naprawdę jest świetna, jak dla mnie właśnie te odżywki z Nivea są najlepsze z tych wszystkich drogeryjnych, najbardziej odżywiają włosy, naprawdę bardzo Wam je polecam. I ostatni produkt z pielęgnacji to te chusteczki z Sephory. I to są te z zieloną herbatą. Miałam wcześniej też te z węglem chyba,
te takie szare, ale uważam, że te są lepsze, bo są troszeczkę delikatniejsze, ale przy tym dalej są bardzo mocne, bo mocno peelingują skórę i naprawdę są bardzo fajne, świetnie złuszczają jakieś tam suche skórki, martwe naskórek i tak dalej. Skóra jest po nich gładziutka, w ogóle nie jest wysuszana, a do tego świetnie sprawdzają się jako peeling do ust, bo rzeczywiście też nam zdzierają właśnie jakieś tam suche skórki i tak dalej, więc na przykład przed nałożeniem pomadki płynnej, jakiejś takiej bardzo trwałej, wysuszającej czy coś takiego, no to naprawdę warto zainwestować w ten produkt, tym bardziej, że one kosztują jakieś 20-30 zł, jakoś tak, no a też nie używamy takich chusteczek codziennie mocno peelingujących, więc naprawdę są bardzo, bardzo fajne. I kolejny produkt, taka w sumie rzecz pomiędzy pielęgnacją a makijażem, to mgiełka Stacza. I to jest tam mgiełka Luminous Dewy Skin Mist i ona rzeczywiście bardzo, bardzo mocno nawilża skórę. Ona ma wiele naturalnych składników w sobie, dlatego no też jest taka droga, ale no naprawdę bardzo, bardzo nawilża skórę. Nawet jak mamy właśnie jakieś suche skórki na twarzy czy coś takiego i spryskamy twarz tą mgiełką, to po prostu to wszystko znika. Ona daje aż taki efekt aż takiej mokrej, naolejkowanej skóry, nie tłustej, ale takiej naprawdę, no jak po prostu byśmy sobie natarły skórę olejkiem na słońcu, no to ona właśnie taki efekt daje. No jest naprawdę rewelacyjna, jeśli lubicie taki po prostu ekstremalny glow, no to warto się nią zainteresować. I kolejny produkt, który też uwielbiam do takiego rozświetlenia skóry, nie jest tak mocny jak tam mgiełka Staczy, to jest oczywiście Fix Plus z MAC-a, intensywnie użytkowany przeze mnie. Straciłam tą oryginalną pompkę, ponieważ jak kupiłam ten produkt, to już była zepsuta, więc no to jest jakiś produkt, to jest pompka z jakiejś odżywki. Ale naprawdę, ten setting spray jest świetny, znaczy nawet nie jest setting spray, to jest po prostu mgiełka scalająca makijaż i ona też nadaje nam taki glow, nawilża delikatnie skórę i ona też świetnie sprawdza się do pryskania pędzli przed nakładaniem cieni foliowych, także naprawdę bardzo, bardzo warto zainwestować w tą mgiełkę. Jest rewelacyjna, ja sobie nie wyobrażam makijażu bez niej. I kolejny produkt to podkład z Too Faced. I używałam go w ostatnim filmiku i powiem wam, że odkąd użyłam go w ostatnim filmiku właśnie z produktami Too Faced, to już używam go cały czas i ten podkład jest naprawdę rewelacyjny. Mi się na początku wydawało, że on jest trochę za suchy, ale to tak naprawdę wynikało tylko i wyłącznie z tego, że moja skóra po prostu była mega wysuszona. Może rzeczywiście nie będzie najlepszym podkładem do cery bardzo suchej, ale do normalnej, mieszanej, tłustej będzie rewelacyjny. Ten podkład jest naprawdę świetny, świetnie kryje, nie robi maski, jest bardzo, bardzo trwały, nie wchodzi w zmarszczki mimiczne, w jakieś linie i tak dalej, utrzymuje się świetnie. Ja mam kolor light beige i z tego co kojarzę jest 12 odcieni, więc wybór jest bardzo duży. Do tego ten podkład ma 48 ml, a kosztuje chyba 160 czy 170 zł, jakoś tak. Więc naprawdę, no, za taką pojemność, tak świetny podkład, naprawdę warto się nim zainteresować, tym bardziej, że jest teraz w polskiej Sephorze, możecie sobie zobaczyć kolory, wziąć próbkę i tak dalej, no naprawdę, jest rewelacyjny. A do tego jego piękny zapach, no, ja jestem po prostu zakochana. To chyba będzie mój drugi ulubiony podkład po Estée Lauder Double Wear, naprawdę jest świetny. I kolejny produkt to puder z Benefitu, Hello Flawless. Ja mam kolor Champagne. Ja już mówiłam wam o tym pudrze w filmiku z moim makijażem codzienny Glam. Naprawdę ten puder jest świetny, jako właśnie taki puder wykańczający. Daje efekt takiej satynowej skóry, utrwala makijaż. On nie jest matujący, nie jest to na pewno puder matujący, tylko właśnie taki bardziej puder utrwalający. Jego można też używać jako podkład, jeśli zaaplikujemy go na mokro, na przykład gąbeczką, ale ja go używam tylko jako puder jak na razie i naprawdę jest świetny do tego, a dodatkowo nadaje nam jeszcze trochę kolorytu i krycia, no bo przez to właśnie, że też można go używać jako podkład, no naprawdę jest świetny. Jako właśnie zobaczyłam u Shani Grimond, że ona używa go cały czas i naprawdę teraz już wiem, o co jej chodziło, bo jest, no, świetny. I kolejny produkt to bronzer Sweetie Pie, którego też używałam w filmiku z produktami Too Faced i wygląda on tak, jest po prostu prześliczny i też od tej pory używam go cały czas, pachnie po prostu przepięknie, wygląda na skórze
No, tak jak widać, bo mam go nałożonego dzisiaj jako bronzer. Jest naprawdę świetny, on to jest taki bronzer typowo rozświetlający. Mimo, że on ma w nazwie, no to jest Radiant Matte. No to właśnie on jest taki niby matowy, ale jednak daje taki glow. Więc jeżeli właśnie podoba Wam się efekt takiej przybrązowionej, rozświetlonej skóry, no to zdecydowanie zainteresujcie się nim. A do tego pachnie przepięknie, więc no same plusy. I kolejny produkt, którym jestem zakochana i mam też go dzisiaj na twarzy jako róż i rozświetlacz. To Trio, znaczy Trio, to jest w sumie cztery produkty, ale nazywa się 3D Highlighter Palette. Wygląda ono tak i odcienie, których ja najczęściej używam, to ten do rozświetlania skóry i ten jako róż. I no właśnie tak jak mówiłam, mam je dzisiaj na policzkach. Uwielbiam tą formułę, ona jest taka lekko mokra, jest naprawdę, daje mega intensywny glow. No jak dla mnie ten produkt jest rewelacyjny. Jedyna minus jaki jest tej palety, to ten rozświetlacz kremowy. Nie wiem, ja w ogóle nie jestem fanką wstawiania kremowych produktów obok pudrowych, ponieważ zawsze te pudrowe się trochę sypią, wpadają do tego kremowego i w ogóle to nie za bardzo wychodzi. I ogólnie ja jakoś nie za bardzo lubię płynne kremowe rozświetlacze, bo zawsze robię jakieś plamy czy coś takiego. Ale oprócz tego te trzy tutaj rozświetlacze, ten też jest bardzo właśnie fajny jako taki rozświetlający bronzer. Naprawdę warto się nimi zainteresować. Nie wiem czy powiedziałam, ja mam ten kolor Golden Sands, no naprawdę... Przepiękna jest ta paleta i myślę, że wygląda zachęcająco na moim policzku. I kolejny produkt to róż z Nabli w kolorze Habana i wygląda on w ten sposób. Jest to taki bardzo, bardzo ładny koralowy róż. Jeżeli właśnie lubicie takie koralowe kolory, to zdecydowanie się nim zainteresujcie. On jest bardzo ładny, on nie ma żadnych drobinek ani nic takiego, nadaje właśnie bardzo ładny taki koralowy kolor, koralowo-brzoskwiniowy kolor na skórze. Naprawdę jest przepiękny, formuła jest bardzo przyjemna, nie jest też zbyt mocno napigmentowany, więc nie narobimy sobie nim krzywdy, więc bardzo serdecznie Wam go polecam. I jeszcze jeden produkt z Nabli, jest to Brow Divine w kolorze Uranus i jest to kredka do brwi i z jednej strony mamy taką cieniusieńką kredeczkę, pokażę Wam, o. Z jednej strony mamy cieniusieńką kredeczkę, a z drugiej strony mamy spiralkę. I ja uwielbiam ten produkt właśnie do takiego makijażu brwi bardziej na co dzień, do takiego trochę lżejszego, żeby te brwi były podkreślone, ale wiecie, nie takie no jak teraz, gdy są mocno wymalowane. Z tego co słyszałam, to jest to samo co brał z Anastazji, a kosztuje chyba połowy tyle, więc naprawdę warto się nim zainteresować tymi kredkami. Utrzymuje się na brwiach cały dzień. Nie trzeba w ogóle naostrzać tej kredeczki, bo ona jest tak cieniusieńka, że no można dosłownie ją dorysować pojedyncze włoski. Naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. I możemy przejść do produktów do ust. I tego co ja używam najczęściej w tym miesiącu, to była kredka z MACA w kolorze Whirl. I to jest taki kolor, zrobię Wam swatcha, o to jest taki kolor, dość ciemna. Ja raczej używam ciemniejszych konturówek, ponieważ zwyczaj obrysowywuję sobie usta. Mam też ją dzisiaj na ustach i mam na sobie pomadkę z Huda Girlfriend. I ona właśnie naprawdę pasuje do prawie każdej szminki takiej nude jaką mam. Jest naprawdę świetna, utrzymuje się cały dzień, więc naprawdę bardzo Wam polecam. Kolejne dwa produkty to błyszczyki z Too Faced. I pierwszy to jest oczywiście Lip Injection Extreme. I ja używam tego produktu cały czas, kocham, uwielbiam, mówiłam Wam już o nim w filmiku z produktami Too Faced, więc nie będę dodawać nic więcej. Naprawdę to jest produkt rewelacyjny, polecam gorąco. I kolejny produkt, o którym też mówiłam w poprzednim filmiku, w ogóle dużo produktów Too Faced, no ale tak wiesz. To jest ten błyszczyk Sweet Peach, Creamy Peach Oil Lip Gloss w kolorze Papa Don't Peach i on ma delikatny kolor, to jest właśnie taki kolorek. I on jest taki brzoskwiniowy, ale trochę beżowy i naprawdę go uwielbiam używać czy samego, czy właśnie na jakąś szminkę matową, czy coś takiego. Pachnie przepięknie, bardzo, bardzo nawilża usta, jest naprawdę świetny, teraz jak właśnie mam takie wysuszone usta, a jednak chciałam coś na nich mieć, to właśnie zawsze używałam tego, bo jest bardzo komfortowy, nie lepi się, nie klei, jakoś nie rozlewa czy coś takiego. Do tego to opakowanie też jest bardzo dobre, że też tutaj nam się nic nie wylewa po bokach czy coś takiego, można go śmiało wrzucić do torebki. Naprawdę bardzo Wam polecam i jest dużo w ogóle ładnych kolorów z tej serii, niestety mi pasuje tylko ten, ale jeżeli macie inne typy urody niż ja, no to na pewno znajdziecie jakieś inne kolory dla siebie. I kolejna rzecz to paleta.
czyli ta paleta Jaclyn Hill Palette. Ja ją mam dzisiaj, mam nią dzisiaj zrobiony makijaż i naprawdę bardzo, bardzo polubiłam się z tą paletą. Oczywiście już widziałyście ją w moim filmiku, gdzie robiłam cały filmik o tej palecie i makijaż z nią. I naprawdę bardzo lubię tą paletę, zdecydowanie najbardziej sprawdza mi się ze wszystkich palet Morphe, które mam. Naprawdę moim zdaniem jakość idzie w parze z tym całym fejmem, który ta paleta, ma. Zrobię wam swatche przykładowych kolorów. No naprawdę, kolorki są przepiękne, paleta jest super i tak naprawdę do makijaży takich wieczorowych, ale tak samo do makijaży na co dzień będzie się świetnie sprawdzała. I myślę, że tak samo będzie bardzo pomocna dla wizażystek, bo mamy tam dużo takich kolorów przejściowych, jakichś ciemniejszych, dużo matowych, dużo błyszczących, jakieś bardziej perłowe, bardziej foliowe, także naprawdę paleta bardzo godna polecenia. Przechodzimy do ostatnich rzeczy i będą to rzęsy. I pierwsze moje ulubione rzęsy to są rzęsy z Beauty Lashes, model Miami. I naprawdę zakochałam się w tym modelu totalnie, no może one tutaj nie wyglądają jakoś nie wiadomo jak, ale na oczach wyglądają przepięknie, naprawdę po prostu te rzęsy są cudowne i bardzo mi przypominają rzęsy z Lily Lashes. Ten model jest naprawdę świetny i jeżeli właśnie chciałybyście jakieś rzęsy, które są wysokiej jakości, to naprawdę polecam wam bardzo właśnie te rzęski z Beauty Lashes model Miami. Kolejne rzęsy, które bardzo, bardzo lubię, są to rzęsy z House of Lashes model Iconic. I bardzo je lubię szczególnie do jakichś właśnie makijaży na Instagram, bo one zawsze nadają takiego naprawdę wyrazistego looku. Tu już mam nową parę, bo wcześniej męczyłam jeszcze swoją starą, ale naprawdę są bardzo fajne. One są na dość grubym pasku, więc jeżeli nie macie jakiegoś wielkiego doświadczenia z rzęsami, no to mogą być dla was trochę trudne do naklejenia. Ale naprawdę są rewelacyjne, jeżeli już właśnie opanujemy je i wiemy jak je naklejać, to wyglądają na oczach świetnie. I one w ogóle najlepiej chyba wyglądają do kreski, wtedy już jest taki naprawdę najlepszy efekt tych rzęs. Są naprawdę świetne i jak dla mnie jedyne w swoim rodzaju. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i oczywiście, że kupicie sobie coś z mojego polecenia i że sprawdzi wam się tak samo jak mi. I oczywiście proszę piszcie mi, jacy są wasi ulubieńcy. Chętnie poznam produkty, które wam się sprawdzały i może znajdę tak samo coś dla siebie. Jeśli jesteście ciekawe, czym wykonałam ten makijaż, to wszystkie szczegóły dotyczące właśnie tego makijażu macie na moim Instagramie pod ostatnim zdjęciem. Także podlinkuję wam najlepiej na dole link do tego makijażu, a tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, żebyście byli na bieżąco. Subskrypcje naprawdę rosną jak szalone, nawet nie spodziewałam się, że to będzie rosło w takim tempie. Także dziękuję wam bardzo za każdego suba, bo to wiele dla mnie znaczy. I nie przedłużając, zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych filmików, bo na pewno będzie ich bardzo dużo. I dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia!